Księga Rodzaju, rozdział 15. Po tych wydarzeniach Pan przemówił do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoim obrońcą. Twoja nagroda bardzo się pomnoży. Abram odrzekł. Panie Boże, co mi dasz? Przecież ja jestem bezdzietny, a cały mój majątek weźmie w spadku po mnie Damasceńczyk Eliezer. I dodał. Ponieważ nie dałeś mi potomka, mój sługa będzie dziedziczył po mnie. Wtedy Pan powiedział do niego. On nie będzie twoim spadkobiercą, lecz będzie nim ten, który od ciebie będzie pochodził. Potem Bóg wyprowadził Abrama na zewnątrz i powiedział. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I rzekł mu. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Panu, który za to uznał go za sprawiedliwego. Bóg powiedział, ja jestem Panem, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj w posiadanie. Abram zapytał, Panie Boże, po czym poznam, że go otrzymam? Odpowiedział mu, postaraj się dla mnie, o 3-letnią krowę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a także synogarlicę i gołębicę. Abram wziął zwierzęta, przerąbał na pół i położył jedną część naprzeciwko drugiej. Ptaków nie rozcinał. Do mięsa przyleciały drapieżne ptaki, lecz Abram je odpędzał. Gdy słońce zaszło, Abram głęboko zasnął. A oto opanował go lęk i wielka ciemność. Wtedy Bóg rzekł do Abrama, zapamiętaj, że twoi potomkowie będą przybyszami w ziemi, która nie będzie do nich należała. Będą tam służyć jako niewolnicy i będą uciskani przez 400 lat. Lecz ja osądzę naród, któremu będą służyć i wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ty natomiast odejdziesz w pokoju do swoich przodków i będziesz pochowany w późnej starości. Twoi potomkowie wrócą tutaj w 4. pokoleniu, gdy niegodziwość Amorytów dojdzie do szczytu. Gdy słońce zaszło i zaległy ciemności, ukazał się dym, jakby z pieca i ogień jakby pochodnia. Przeszły one między połowami zwierząt. W tym właśnie dniu Pan zawarł przymierze z Abramem w słowach. Twojemu potomstwu daję ten kraj, od rzeki egipskiej do wielkiej rzeki Eufrat. Ziemię Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów, Chetytów, Peryzytów, Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.